Zaczynamy nową grę w Baldur's Gate 3. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać. Who am I? Pyta gra. Tak, mamy do wyboru gotowe postaci. One mają swoje historie. To jest na przykład ta ze zwiastuna. Ale spotkamy je wszystkie w grze. Więc myślę, że nie warto grać gotową postacią, skoro i tak je wszystkie spotkamy, poznamy ich historię, a stworzymy swoją własną. Mamy tu różne rasy. Elf. Elfy na przykład dzielą się na wysokie i leśne. Może mężczyznę klikniemy. Diabelstwa. Drowy, czyli czarne elfy. Ludzie. Żabopodobne. Krasnolud. Krasnolody. Na pewno was zainteresuje. Są trzy podklasy. Podrasy, przepraszam. Półelf. Niziołek, czyli coś jak hobbit chyba. Gnom. Drakon, półork. Nie ma zwykłych orków, są półorkowie. Nie wiem, nie znam się na uniwersum. Drakony, co ciekawe, mają pełno podras. Czarny, srebrny, biały, złoty, mosiężny, spiżowy, czerwony. Dobrze, ale zaprezentuję wam klasy na niziołku. Niech będzie. Barbarzyńca. Wiadomo, o co chodzi. Wielki topór. Wielka siła. Dzikość. Bard. Muzyk. Leczenie. Wsparcie. Kleryk, myślę, że jest przede wszystkim support i leczenie. Druid. Czyli przemienianie się w zwierzęta. Na przykład do walki wielkiego pająka. Ale można też wiewiórkę i coś eksplorować, jakieś ciasne miejsca. Wojownik, widać, chłop z mieczem. Mnich. Paladyn, tank z opcją leczenia, supportu. Łowca. Dać jakieś związki z naturą, łuk, łotrzyk też ma łuk. Zaklinacz, czyli coś pod magię. Czarownik, mag niższej klasy, zna parę zaklęć, ale nie za dużo. Za to ma inne przydatne sztuczki. No i prawdziwy mag.
Pokrótce opowiem, że każdemu można tu dać po 3 sztuczki z puli dostępnej. Czary, no bo to jest mak, no to czary różne można. Pochodzenia, to jest ciekawe. Akolita, szarlatan. Czyli to chodzi o to, kim w przeszłości była wasza postać, zanim zaczęliście nią grać. Na przykład artysta to do barda popasowała, przestępcą był, ulicznikiem, dzięki czemu ma zwinne zdłonie i skradanie, żołnierzem, że był żołnierzem albo w milicji pracował, dzięki temu zastraszanie i atletyka mu lepiej idą, szlachcic, był szlachcicem i tak dalej. To ma wpływ na grę wszystko, wasza historia, waszej postaci. Cechy, no to wiadomo, dodajemy tutaj i dodatkowo biegłości w różnych umiejętnościach. To tak wszystko pokrótce wam pokazuję. No i dodatkowo jeszcze przygotowane czary. Zatem, wybrałem oczywiście elfa, moja ulubiona rasa. Druida, czyli będzie zmieniał się w zwierzęta. I robiłem go jako postać dobrą. Ze sztuczek wybrałem, że kostur będzie brał i płomień, podpalanie. Pochodzenie wybrałem ludowy bohater, czyli stanąłem w obronie prostego ludu, walcząc z tyranami i potworami, aby nieść pomoc bezbronnym. Ratowałem nieszczęśników, ogólnie buduję swoją legendę, czyli, tak jak mówiłem, dobry bohater. Zrobię kiedyś inne podejście do gry, złym bohaterem, złymi wyborami. Tak porozkładałem cechy, to są umiejętności. Nie będę w to się zagłębiał. Do czarów dałem lodowy nóż, oplątanie, czyli spowalnianie przeciwników, rozmawianie ze zwierzętami, dużo się można od zwierząt dowiedzieć, i fala gromu, odpychanie na odległość. Zatem oto mój elf. Potrzebuję guardiana. To ciekawe. Dark elfka może być, kobieta może być dark elf, lubię dark elfy. Good luck. Follow your instinct. Remarkable. Truly. Trochę jaśniejsza, wiadomo. Dobra. Zaczynamy zatem przygodę. Nie wiem, co to za strażnik, nie wiem, po co ją robiłem, no ale chcą, to jest. Łatwy sposób na porywanie ludzi. Miasto trochę jak Florencja wygląda. Poszło podpalenie.
pomóż mi, żabo. Jest i on, Aleksander, nasz bohaterski elf. Jakość grafiki ustawiona na średnią, jeśli kogoś to interesuje. Inside if we hadn't been attacked.